Na początku jest oczywiście autor, ale żeby powstała książka, potrzebna jest pomoc także innych osób: redaktora, korektora i specjalisty od desktop publishing'u. Ponieważ to gra do jednej bramki, wszyscy muszą ze sobą współpracować i nawzajem sobie tę pracę ułatwiać. O tym, jak wygląda współpraca korektora ze składaczem, porozmawiam dzisiaj z Dominikiem Jańczakiem. Dominik działa w branży wydawniczej od kilkunastu lat. W tym czasie pełnił już chyba większość możliwych ról w procesie wydawniczym. Zajmował się między innymi projektowaniem layoutów, składem książek oraz magazynów, koordynował pracę zespołów wydawniczych, a nawet przygotowywał analizy związane z wdrażaniem nowych produktów wydawniczych na polski rynek. Aktualnie jest redaktorem naczelnym magazynu Logistics Manager, a na swoim kursie projektowania DTP szkoli osoby chcące znaleźć swoje miejsce na rynku wydawniczym. Od kilkunastu lat odkrywam tajemnice świata książek i tekstu. Redaguję, opowiadam o języku, szkole korektorów, udowadniam, że można to robić prostymi słowami i mam nadzieję z poczuciem humoru. Pozwól, że zabiorę Cię do mojego świata. Nazywam się Ewa Popielarz, a to jest podcast po drugiej stronie książki. Odcinek 27. Korektor i grafik. Dwa bratanki. Rozmowa z Dominikiem Jańczakiem. Cześć Dominiku. Cześć, witam. Słuchaj, na początek chciałabym ustalić terminologię. To znaczy, jak ja mam się w ogóle do Ciebie zwracać, bo redaktor... To jest redaktor, korektor to jest korektor, a my o was, ludziach, którzy zajmują się desktop publishingiem, mówimy w korekcie, że jesteście składaczami. Czy ja mogę tak do ciebie mówić? Czy to jest obraźliwe? Mam nadzieję, że nie. Nie, nie jest obraźliwe. Takim najszerszym pojęciem jest grafik, natomiast okay. to pojęcie jest bardzo szerokie i w tym momencie już właściwie dość nieprecyzyjne. Chodzi mi o to, że grafikiem możemy nazwać zarówno kogoś, kto zajmuje się na przykład malarstwem cyfrowym tak, w programach mm -hmm. graficznych, jak i kogoś, kto czyści skany jakichś dokumentów technicznych nakładając na nie nowy tekst od tłumacza. Czyli z jednej strony mamy działalność taką ciążącą w stronę artyzmu, polecam w ogóle sprawdzić sobie hasło digital painting w Google, a z drugiej strony mamy zadania bardzo techniczne, proste i powtarzalne. Mm -hmm. Mamy tutaj taką właściwie analogię do, do dziedziny, jaką jest informatyka. Podobnie jak w IT, w obrębie dyscyplin graficznych wykształciło się sporo takich specjalizacji, a jedną z nich jest grafika DTP, czyli właśnie projektowanie i przygotowywanie publikacji do druku. I właśnie osobę, którą, która zajmuje się grafiką DTP, można potocznie nazwać składaczem, czyli kimś, kto składa tekst. Znaczy, Chociaż... ja, jednak potocznie. <słuch> tak. Ja szczerze mówiąc, zdecydowanie wolę to określenie grafik DTP. Grafik, okej. Okay. A powiedz, grafika mi się kojarzy właśnie z tym, o czym mówisz, z jakimś rodzajem artyzmu, to znaczy muszą być jakieś grafiki, czyli jeżeli, będę używać słowa składacz, przepraszam, jestem przyzwyczajona, jeżeli składacz składa książkę, w której jest sam tekst. To też możemy o nim powiedzieć, że z grafikiem, grafikiem DTP, właśnie tak jak mówisz? Tak, ponieważ on porządkuje, porządkuje te wizualne aspekty całego projektu na nieco innej płaszczyźnie, czyli na, na płaszczyźnie Layoutu. Tak? To, to, również jest, to również jest konstruowanie jakiejś graficznej narracji. Mhm. Mimo, że zdjęć czy, czy grafik jako takich tam nie ma. To Dobra, no to porozmawiajmy o przygotowaniu tekstu do składu. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj wytworzyć taki, może nie dekalog, bo nie będziemy aż może do 10 punktów zmierzać, ale jakieś rady dla korektorów, redaktorów, którzy przygotowują tekst, tak żeby potrafili go w ten sposób przygotować, żeby grafik po otworzeniu pliku nie zaczął kląć, tylko żeby mu się dobrze z tym plikiem pracowało. Powiedz, co jest najważniejszym elementem na początku tego procesu wydawniczego, bo to jest sam początek, kiedy tekst przejdzie redakcję, później idzie do składacza. O czym redaktor musi pamiętać, żeby, żeby grafikowi ułatwić pracę? Dla mnie, jeśli chodzi o taką szeroko pojętą współpracę, to najważniejsze jest budowanie procesów i pewnych standardów, które po, po pewnym czasie sprawiają, że ta współpraca dzieje się niejako automatycznie. Kiedy mówię o standardach, to chodzi mi na przykład o sposób przygotowania przez redaktora materiałów, tak? czy sposób wprowadzania przez korektora poprawek, mhm. który powinien być niezmienny w obrębie danego projektu i jednolity do wszystkich jego części składowych, czyli na przykład do wszystkich artykułów danego magazynu, który aktualnie ma złamać grafik. Natomiast jeżeli chodzi o procesy, to opowiem o nich na, na pewnym przykładzie. Kiedy grafik składa dużo, kiedy ten proces składu musi następować szybko, kiedy chociażby dział handlowy ma wiele poprawek do klien od klientów dotyczących tekstów sponsorowanych, bez budowania procesów w zespole redakcyjnym, Jesteśmy na bardzo prostej drodze do przeoczenia jakichś ważnych kwestii, do pominięcia jakichś ważnych poprawek, czy do tego, żeby korektor, że korektor będzie musiał zarwać noc czy dwie nad poprawkami. Mhm. tak? No, korektorzy i tak często zarywają noce, jesteśmy przyzwyczajeni. Tutaj rozmawiamy o tym, żeby zminimalizować te liczbę okay. zarwanych Dobrze, nocy. Dobrze, jestem za, jak najbardziej. I z redaktorami, którymi współpracuję jako grafik, zwykle mamy kilka bardzo prostych zasad. Na przykład. Nie przesyłamy sobie plików przez maile, a pracujemy w oparciu o wirtualne dyski czy na przykład serwery FTP. Na przykład korzystamy z dysku Google, tak? Tam dany projekt, na przykład kolejne wydanie magazynu branżowego, ma swój folder. W tym folderze znajdują się kolejne katalogi dotyczące poszczególnych tekstów. I kiedy redaktor ma już wszystkie materiały do danego artykułu, daje mi znać krótkim mailem. Ja składam ten tekst i wrzucam go ponownie mm -hmm. do tego samego katalogu, tak? I korektor również ma do niego dostęp. Zatem wystarczy kolejna krótka informacja mailowa, czy też na jakimś wewnętrznym czacie, że korektor może działać i to znacznie skraca te niektóre wąskie gardła w procesie produkcyjnym, tak? Unikamy tak zwanego głuchego telefonu, gdzie różne wersje plików krążą między grafikiem, redaktorem czy zespołem handlowym i korektą. Tak, i nagle się okazało, że został złożony plik sprzed redakcji, na przykład, nie? Zdarzały się takie rzeczy. Dokładnie. A tutaj mamy, jakby, wszystkie wersje ze wskazaniem tej najnowszej w jednym katalogu, mm -hmm. do którego wszyscy posiadają dostępy. I to jest właśnie przykład procesu dotyczącego akurat obiegu dokumentów podczas składu magazynu. To jest bardzo piękny świat, o którym mówisz. Bardzo bym chciała, żeby to tak wszędzie wyglądało. Dzisiaj miałam rozmowę na Instagramie z jedną z moich kursantek, i właśnie omawiałyśmy ten proces wymiany dokumentów. I niestety konkluzja była taka, że jednak w większości wydawnictw, na przykład, no to jeszcze takie głębokie średniowiecze pod tym względem panuje, już nie mówię o jakichś tam wetransferach, czy wszystko idzie, wszystko idzie przez maila. I potem właśnie dzieją się takie rzeczy, o których mówisz, że no różne wersje pliku trafiają do składu i jest problem. Bo ktoś musi robić drugi raz tę samą pracę, i właściwie nie wiadomo, gdzie szukać winnego. Powiedz o, o stylach. Bo powiedziałeś, że bardzo ważne jest to, żeby na przykład artykuły w czasopiśmie były podobnie sformatowane, tak? Żeby składacz miał, grafik miał um, łatwiejszą pracę. Czy um, grafikowi ostylowanie tekstu stylami akapitowymi, znakowymi, czyli, nie wiem, nagłówki, kursywy, też wyróżnione stylami boldy, wyróżnione stylami ramki, wyróżnione stylami cytaty, blokowe i tak dalej, czy to pomaga? Um, czy nie ma to jakiegoś większego znaczenia? Pytam dlatego, że znam yy, grafików, którzy mówią, nie styluj tekstu, ważne, żeby on był wyczyszczony, żeby formatowanie było maksymalnie wyczyszczone, ja go sobie samo styluję, będzie szybciej. Tak, no ja również stosuję takie podejście, czyli sam styluję tekst, natomiast to jest tak naprawdę kwestia umowy między grafikiem a redaktorem. Istotne jest to, żeby nam wszystkim pracowało się dobrze i swobodnie, zatem musimy wypracować takie schematy, żeby wszyscy byli Zadowoleni, tak? Mhm. Jeśli chodzi o stylowanie dokumentu, to tak naprawdę o takie przygotowanie przez redaktora dokumentu, to tak naprawdę dla mnie bardzo istotne jest wskazanie na przykład hierarchii wśród tytułów, wskazanie tytułu i podtytułu, tak? Czy chociażby wskazanie cytatu wybić początku Apli i jej końca i może to akurat jest dosyć niepopularne, ale kiedy ja pełnię rolę redaktora, bo czasami też się tak zdarza, mhm. to zaznaczam grafikowi, z którym współpracuję indeksy górne i dolne. Ponieważ był to jeden z najczęstszych błędów wyłapywanych przez korektę. No i tutaj udało nam się to gdzieś zoptymalizować. Ale jak to zaznaczasz jakoś kolorkami? Czy... Kolorami, tak. Kolorami. Tak. Mhm. No, i generalnie podsumowując. Mhm. Są różne podejścia pracy ze skryptem, tak? Ja w tym momencie nie chcę wartościować żadnego z tych podejść. Ani wskazywać, które jest metodologicznie poprawne, po prostu zostańmy przy tym, że są one różne, a sposób pracy powinien wynikać z konsensusu pomiędzy grafikiem i redakcją. Mhm. Są graficy, którzy pracują na stylach od redaktora, są graficy, którzy wolą komentarze, a inni jeszcze wolą mieć zaznaczone kolory w tekście. Tak? Mhm. Natomiast jeżeli grafik wymaga od redaktora odpowiedniego oscylowania tekstu, skryptu. To ja uważam, że on powinien przygotować taki schemat do okay. oscylowania. Mhm. Czyli szablon powinien dostarczyć redaktorowi, żeby redaktor na tym pracował. No uważam, to, że jest, tak. To ma, to ma sens, no bo ten styl, style mają pomóc grafikowi. Redaktor, redaktorowi wystarczy na jego potrzeby, żeby wyczyścił formatowanie maksymalnie. Na razie byliśmy w Wordzie, przeskoczmy teraz na moment do PDF-ów. Najbardziej popularnym programem do nanoszenia korekty pdf -y jest Adobe Reader, tak? I miejmy nadzieję, znaczy miejmy nadzieję. Na razie nic mu nie zagraża, wszystkie inne programy, które gdzieś tam się przewijały albo przestały być aktualizowane i zostajemy przy tym starym, dobrym readerze. Tym bardziej, że z InDesignem od roku chyba, tak mniej więcej rok temu weszła chyba aktualizacja InDesigna. Chyba trochę wcześniej. Albo i wcześniej, dzięki której można na zaciągać komentarze i je akceptować, i one od razu automatycznie wchodzą do tekstu. Mimo to mam takich grafików z którymi, w wydawnictwach, z którymi współpracuję, którzy proszą o to, żeby zaznaczać kolorami, tylko i wyłącznie kolorami poprawki na tekście. Ciekawe, nie? Mm -hmm. Bo jednak wydaje mi się, że te poprawki wprowadzane w Adobe Readerze minimalizują liczbę błędów. Później, jak to wygląda z Twojej perspektywy. To, to, o czym mówisz, ten mechanizm, czyli y, zaciągania, zaciągania komentarzy. Z Adobe Readera bezpośrednio do InDesigna, mm -hmm. to jest tak naprawdę taki, komend, taki taka funkcja, która pozwala na półautomatyczne wprowadzanie tak przygotowanych poprawek w odpowiedni sposób. Półautomatyczne, ponieważ poprawka zaciąga się nam sama, mm -hmm. czyli znajdujemy się od razu w tym miejscu pliku, gdzie została naniesiona poprawka, nie musimy tego szukać ręcznie, tak, scrollować kilkudziesięciu stron na przykład, natomiast grafik musi jej się przyjrzeć i ją zaakceptować. tak? Może ją też odrzucić. Według mnie drastycznie przyspiesza to pracę. Tak? I ja akurat uważam, że tutaj zdecydowanie korektor w imię dobrych relacji z grafikiem <grych> powinien opanować te znaczniki zastąp, wstaw i usuń w Adobe Readerze, Tak, One mi akurat pomagają w pracy. Natomiast w kontrze do tych cudów techniki mogę opowiedzieć pewną historię o pewnym redaktorze technicznym, z którym kiedyś współpracowałem. i Był on takim proofreaderem, mm -hmm. przez którego przechodziły wszystkie magazyny wydawnictwa przed trafieniem do druku. I on był tą instancją, instancją taką ostateczną, która funkcjonowała już poza pracą redakcji, czyli redakcja kończyła swoją pracę akceptowała finalny plik z wprowadzoną już korektą na PDF-ie, a później ten plik trafiał właśnie jeszcze do tego wspomnianego redaktora technicznego. I on działał już później tylko z grafikiem, tak, czyli ze mną akurat w mhm. tym przypadku, zwracając uwagę na różne takie ostatnie niedociągnięcia. I słuchajcie, kiedy pierwszy raz dostałem od niego plik, to zdębiałem dosłownie, ponieważ e, poprawki były zapisane znakami korektorskimi na wydruku magazynu z biurowej drukarki, a później zeskanowane i wysłane do mnie. Jakoś sobie wtedy poradziłem, natomiast no szok był bardzo duży. Ten sam pan rok czy dwa poznał właśnie te nowinki technologiczne związane z Adobe Readerem. Mhm. I wtedy już otrzymywałem od niego plik w PDF-ie. Tak? Nie, nie były to skany, ale był to plik czysty PDF, taki jak ja wysłałem. I kiedy pierwszy raz wysłał mi ten plik, otworzyłem go Patrzę, a tam 100 komentarzy na 80 stronach magazynu. Musiałem w trybie natychmiastowym udać się po melisę do kuchni. Na szczęście okazało się, że 90% tych komentarzy to tak zwane stemple z napisem OK, które zostały Aha. postawione na stronach, do których nie było uwag. Także no, te, te możliwości Adobe Readera są super, ale też trzeba je odpowiednio wykorzystać. Jasne. Myślałam, że powiesz, że jak już pan przeszedł na, na ridera, to dalej były tam znaki korektorskie ołówkiem tym riderowym zaznaczane, nie, to by nie. też było ciekawe. No też. Ale wiesz co, a który to był rok, pamiętasz? To było dawno temu? Trzy lata temu. Trzy lata temu. Wiesz co, ja ostatnio znalazłam takie zdjęcie z moim małym, najmłodszym synem, on miał wtedy niecały rok, a ma teraz cztery lata, więc to było też około trzech lat temu. I słuchaj, ja tam pracowałam z nim na dywanie, na tym zdjęciu, na wydruku. Zapraszam. Nanosiłam korekty na wydruk. Myślałam, szczerze mówiąc, bo już jestem tak przyzwyczajona do pracy tylko w Readerze, że, że to już bardzo zamierzchły czasy, bo oczywiście kilkanaście lat temu to był standard. Szłam do wydawnictwa, jechałam do wydawnictwa, odbierałam wydruk, przychodziłam do domu, nanosiłam korekty cienkopisem, najlepiej nie czerwonym, bo autorzy nie lubią czerwonego, bo to tak jak w szkole troszkę okay. nie fajnie. No i później jechałam odwieźć te korekty, ale taki miałam w pamięci, że to było kilkanaście lat temu, a nie 3 cztery, ale to było tylko jedno wydawnictwo, tylko jedno wydawnictwo jeszcze trzymało się tych starych A powiedz standardów. powiedz tak szczerze, nie czytało ci się lepiej na wydruku? Wiesz co? Zawsze tak myślałam i zawsze tak mówiłam: wydrukuję, to będę więcej widzieć, ale wiesz co potem zrobiłam? Potem sobie kupiłam większy monitor. I teraz, jak sobie powiększę PDF, to już nie ma siły, żeby korekta na papierze była o tyle wygodna, że można było ją ze sobą zabrać gdzieś, nie wiem, tam do parku. Nie, dzieci sobie biegają po, po zjeżdżalniach, a ja miałam karteczki i nie, nie miałam komputera na kolanach, to było o tyle wygodne, no ale ileż tego papieru się drukowało, który potem. Nie, można było na kolorowanki no tak. przeznaczyć, ale, ale to były naprawdę tony papieru. Zostaniemy przy tym, że jednak w, w Readerze jest wygodniej. Słuchaj, chciałabym porozmawiać jeszcze chwilę o kompetencjach. O kompetencjach, bardziej chyba grafika niż redaktora, chociaż myślę, że za, zahaczymy o obie te profesje. Grafik, który przygotowuje layout... Załóżmy, że to nie jest jakieś cykliczne wydawnictwo, tylko jeden y, konkretny layout, jakieś nie wiem, e-booka z grafikami albo, albo książki jakiejś takiej bogatej graficznie, która będzie y, drukowana. Y, z kim on to konsultuje? Zwykle z autorem, czy tam redaktor y, y, ma jakieś y, słowo do powiedzenia, jak to z Twojej perspektywy wygląda? Ty powiedz, jak to z Twojej wygląda, ja potem powiem, jak z mojej. Jeżeli mówimy o takim tradycyjnym, najczęstszym procesie wydawniczym, gdzie książka jest wydawana przez wydawcę, a nie w self-publishingu, to wszelkie kwestie związane z jej wyglądem, z formatem, rodzajem papieru i z tą warstwą wizualną są uzgadniane. Jeśli istnieje taka potrzeba, bezpośrednio z wydawcą, tak? czyli z redakcją, z redaktorem prowadzącym. Mm -hmm. Jeśli chodzi o kwestię layoutu, no to pewnie więcej, zdecydowanie więcej ma do powiedzenia autor wydający w self-publishingu. Tak? Natomiast um, wydawcy bardzo zazdrośnie. Strzegą tych swoich kompetencji, no przecież oni inwestują w ten produkt, tak? Dlatego gdzieś ta piecza nad większością tych elementów wydawniczych właśnie zostaje gdzieś w zakresie ich, ich kompetencji. Jak tekst już jest w korekcie, to jest jeszcze szansa na jakiekolwiek zmiany. Pytam, bo miałam kiedyś taką sytuację, kiedy to było akurat czasopismo, dotarło do mnie czasopismo, w którym były zastosowane cyfry nautyczne latały sobie góra-dół i one bardzo fajnie się sprawdzają w, w beletrystyce, kiedy jakąś cyfrę wprowadzamy, bo te liczby nam ładnie znikają w tekście, upodabniają się do liter. Nie są tak, nie, nie mamy nagle wielkich cyfr wyskakujących gdzieś tam w środku strony. Przy czym w tym czasopiśmie były też przepisy kulinarne. No i były ułamki, ułamki były wprowadzane z kreskami ułamkowymi, więc pojawiły się indeksy górne, indeksy dolne i to było zapisane cyframi nautycznymi. Nagle zaczęło to wszystko pływać, a jeszcze layout był taki, że te przepisy były na kartkach wydrukowane, na kartkach, które były pochylone na tej stronie. I cały tekst był mm -hmm. lekko tak kopnięty. I w tym momencie to już naprawdę przestawało być czytelne. I teraz pytanie, czy korekta to jest moment na zmianę takich elementów, czy już trzeba machnąć ręką i nawet nie dodawać komentarza? Znaczy tutaj widzę dwie kwestie. Pierwsza z nich to jest to, że oczywiście każda uwaga korektora dotycząca Layoutu jest cenna, ale nie każda zostanie wprowadzona. Mhm. W takim przypadku jako grafik, no, konsultuję się zwykle z redaktorem prowadzącym lub wydawcą, którzy oni mają ostatnie po prostu słowo w takich kwestiach. Natomiast z drugiej strony, grafik wiedząc, że w grę wchodzą przepisy i taki zapis ułamkowy będzie się przewijał w tekście, to powinien o tym pomyśleć już na etapie doboru fontów. I projektowania layoutu, tak? Ponieważ jeśli grafikowi zaczęło to pływać, ten tekst, no to naszym celem jest sprawienie, że tekst będzie wizualnie neutralny, czyli nie, od, nie będziemy odciągali uwagi czytelnika od samego tekstu, tak? Kiedy mm -hmm, od treści. Mm -hmm. zaczyna się to wizualnie sypa sypać, to znaczy, że grafik nie dał rady. Mm -hmm. I... Chyba, że taki jest cel, bo czasami tak bywa, nie, żeby jednak jakoś się fonty wyróżniały, albo. Czasem w książeczkach dla dzieci tak bywa, że, że tekst, grafika tekstu tych fontów żyje swoim życiem. Tak, tak. Książki dla dzieci to jeszcze trochę inna sprawa. Natomiast wyróżnienia mają skupiać uwagę na jakimś elemencie, ale nie mogą przeszkadzać w czytelności, mm -hmm. czyli jakby mm -hmm. nie mogą zaburzać um, tego, tego procesu odbioru czytelnikowi. Zdarzyło ci się kiedyś, że znalazłeś błąd w korekcie? Tak. I co wtedy robisz? Nie odzywam się, odzywam się do korektora. Masz kontakt z korektorem? Nie masz kontakt z korektorem? Tak. A, widzisz, um, w, ja fajnym, jestem... w bardzo fajnym świecie żyjesz. Na dysku google'owym wszystko tam ci się spina. Masz kontakt z korektorami. No tutaj, tutaj mamy ponownie tę kwestie, Budowania Aha, procesów. procesów nie? Nie? No Uważam, że grafik powinien mieć kontakt mhm. z korektorem, on nie będzie intensywny, ponieważ najczęściej nie ma takiej potrzeby. Ale przypadek, właśnie, o którym mówisz, czyli że grafik znajduje jakiś błąd, czy jakaś poprawka jest niejasna, no to jest świetny przykład tego, że taki kontakt po prostu byłby potrzebny, tak? szczególnie kiedy gonią nas terminy. Wtedy grafik zamiast omijać jakąś poprawkę czy zastanawiać się nie wiadomo ile czasu nad tym, co z nią zrobić, po prostu może wysłać korektorowi maila czy, czy SMS-a z prośbą o, o jakieś doprecyzowanie. Tak? I wtedy wszyscy jesteśmy szczęśliwi, ponieważ sprawa zostaje rozwiązana błyskawicznie. Tak? Mhm. Ja jestem fanem skracania tych łańcuchów przepływu informacji w obrębie procesu wydawniczego, więc. Jestem na tak, jeśli chodzi o bezpośredni kontakt. Marzy mi się taki świat, kiedy korektorzy z, redak redak z redaktorami też i ze składaczami byliby na jakichś komunikatorach, tak spinani, wiesz, żeby to było właśnie pytanie, odpowiedź, a nie 15 razy PDF, na którym już na końcu się pojawia liczba, wersja 58 krąży pomiędzy tymi osobami, bo jeszcze coś tam się mm, nie dopięło. Zaczęliśmy, wyszliśmy na śliski temat problemów w całym <noise> procesie wydawniczym, ale myślę, że warto przy nim chwilę zostać, bo może uda się nam jakieś rozwiązania tutaj podać. Jak z Twojego punktu widzenia wygląda czas pracy? Bo powiem Ci, jak to wygląda z mojego punktu widzenia, jako redaktorki i korektorki. To znaczy, mhm. redaktor jeszcze jakoś tam w porządku, ma czas, jakby miał jakąś obsługę, to jeszcze jesteśmy daleko przed drukiem, więc możemy sobie na to pozwolić. Potem przychodzi czas na skład. Czasem trzeba coś tam poprawić w lajoucie, coś tam się jeszcze wykrzacza po drodze, i jak ten plik ostatecznie trafia do korektora, no to proszę pana, korektor jest już na ostatnim, jest ostatnim ogniwem tego procesu, i wszystko na tego biednego korektora spada. Wszyscy sobie ładnie tam przeciągali. Autor oddał tydzień później, składacz jeszcze musiał się gdzieś tam porozumieć z wydawcą, i korektor ma trzy dni na naniesienie poprawek i niestety bardzo często kończy się to tak, że tekst po naniesieniu poprawek nie wraca do korektora nie może go zweryfikować. Jak ty się na ten aspekt czasowy zapatrujesz? Cóż, no taki sobie wybrał zawód ten korektor. A, ja wiedziałam, ty jesteś w idealnym świecie, u ciebie nie ma problemu z czasem. A tak na poważnie, często współczuję korektorowi, Aha. szczególnie w przypadku, kiedy no właśnie jest zmuszony Dziękujemy. gonić terminy. Takie sytuacje się zdarzają i będą się zdarzały, nawet przy świetnie pomyślanych i wdrożonych procesach, bo to też nie jest tak, że Porządkowanie współpracy, o którym wcześniej wspominałem kilka razy, będzie jakimś cudownym lekiem na całe zło branży wydawniczej. Tak? Niestety ma ona swoje ciemne strony i swoją specyfikę, i my możemy jedynie ograniczać tego typu sytuacje. No i tutaj się, tutaj się pojawia pytanie, w jaki sposób. Tak? No i ponownie, odpowiednie mechanizmy. Kooperacji, zakładanie mm -hmm. jakichś buforów czasowych, mm -hmm. i tutaj jest to zdecydowanie rola redaktora prowadzącego, tak? I jego strategicznego planowania całej tej pracy, a także po prostu takie no, informowanie na bieżąco o opóźnieniach. Wtedy chociażby korektor może zająć się jakimś zleceniem, którego realizację planował na później, tak, zamiast czekać na materiały od nas, które no, w najbliższym czasie nie dotrą. Mm -hmm. Jeżeli mogę ci się wyżalić, to chciałabym ci powiedzieć o rzeczy, która najbardziej mnie zawsze smuci, na etapie korekty, kiedy nanoszę poprawkę. I ona jest wprowadzona w porządku. Na przykład mamy dwa identyczne wyrazy na końcu wersu. Nie, ja proszę, żeby rozbić akapit, tak, żeby one nie były jeden, jeden po drugim. Różnie to ludzie nazywają, jedni mówią, że to lustra, różne są terminy. I te wyrazy przeskakują. Na początek kolejnych wersów. I znowu są jeden nad drugim, tylko na początku kolejnego wersu, albo kolejna poprawka jest wprowadzona i generuje na przykład, nie wiem, powstanie jakiegoś samotnego spójnika na, na końcu wersu sieroty. I bardzo trudny jest wtedy ten etap rewizji, weryfikacji PDF-a, bo ja sprawdzam nie tylko to, czy moje zmiany zostały wprowadzone, ale też czy nic się po drodze nie wykrzaczyło. Ja tutaj widzę tylko jedną radę na coś takiego, to znaczy nauka, nauka, nauka. Na przykład u ciebie na kursie, tak? No tak, bo jeśli mówisz, że pojawił się spójnik znów na końcu, no to znaczy, że grafik nie wykorzystał kodu grep, tak? Tylko gdzieś ręcznie No Właśnie. Ręcznie je właśnie. No, ja uważam, że grafik po wprowadzeniu jakiejkolwiek poprawki powinien rzucić okiem na stronę, tak? Czy ewentualnie na rozkładówkę, czy ta poprawka nie wprowadziła jakichś właśnie niechcianych przesunięć tekstu. To powinien być standard pracy grafika. Oczywiście wrażliwość na tego typu przepływy tekstu po wprowadzeniu poprawek, no, zwiększa się z czasem i z nabytym przez grafika doświadczeniem, tak? Ale no, my musimy zwracać po prostu na to uwagę, też z szacunku do waszej pracy po prostu. Mhm. A powiedz dwa słowa o swoim kursie, kiedy, kiedy startuję, bo wielu kursantów Akademii Korekty Tekstu ląduje potem u ciebie tak. na kursie i uczy się składu i są bardzo zadowoleni. A jak kursanci Akademii są zadowoleni, to znaczy, że to jest bardzo dobry kurs. Zresztą mój mąż też jest po twoim kursie i składa materiały do Akademii. No szczerze mówiąc, też uważam, że jest nie najgorszy. Tam. <laughs> A Powiedz ile razy, ale muszę z Ciebie wyciągać, powiedz więcej o tym kursie, ile razy do roku startuje, kiedy można się tam zapisać. Wiesz co, ja w tym momencie przyjąłem nabór ciągły z aktualnym uporządkowaniem materiałów na platformie szkoleniowej. Mhm. Właściwie to szkolenie w tym, w tym jakby ciągłym procesie jest, jest po prostu możliwe, bo kursanci przerabiają materiały w swoim tempie Natomiast ja jestem zawsze dostępny na indywidualne konsultacje, czy ewentualnie jakieś problemy się pojawiają podczas już komercyjnych projektów, bo też no cieszy mnie przede wszystkim to, że sporo osób działa na, na rynku. I to jest jakby budujące, bo to pokazuje, że po prostu to ma sens tak. Mhm. Natomiast też społeczność dosyć fajnie reaguje, kiedy ktoś zna odpowiedź na jakieś pytanie, no to nie wszyscy czekają na mnie, tak? To jest super. Czyli jest to nauka w dużej mierze własna, z takim backupem w postaci po pierwsze społeczności, po drugie, gdzieś tam mojego wsparcia, a po trzecie. Z takim kończącym projektem zaliczeniowym, czyli kursant składa projekt, my go później wspólnie dopracowujemy do takiego momentu, mhm. żeby on był jakby gotowy do zaprezentowania w portfolio, co też pokazuje stopień u opanowania tych wszystkich mechanizmów, zasad i funkcjonalności programu. Mhm. Kursprojektowania.pl, tak? To jest aktualny adres? Tak, tak. Tak, zapraszamy. Zapraszamy do Dominika. Im więcej dobrych grafików, w tym też dla nas korektorów świat będzie piękniejszy. Wróćmy do tych problemów. Już próbuję uciec od tego tematu, ale jeszcze kilka problemów nam zostało. Czasem się zdarza, że czegoś się nie da zrobić w, w składzie. Mateusz Cichorz, z którym też chyba współpracujesz, o ile dobrze kojarzę, na się, Instagramie. Tak. Tak, magik od składu książek na Instagramie. Mateusz ma takie konto. Nie wierzę, o nim tutaj będziemy mówić. Ja mam nadzieję, że się ucieszy. Um, pokazywał kiedyś u siebie na Instagramie coś, co bardzo mi się spodobało. To znaczy um, fragment łamu, w którym nie zmieścił się ostatni wers. Um, chyba tam była kwestia taka, jak albo by powstał szewca, bo bankart już nie pamiętam co. W każdym razie um, tekst tak się układał, że no nijak nie dało się nic w składzie z tym zrobić. I Mateusz mówi, że on zawsze takie, takie elementy zaznaczał. Oznacza kolorem, co było dla mnie odkryciem niesamowitym, bo ja jeszcze czegoś takiego w składzie na PDF-ie nie widziałam. Czy ty praktykujesz takie, takie rozwiązania, czy raczej starasz się doprowadzić tekst, ten tekst, który dostałeś do, do ładu w ramach przygotowanego layoutu? No tak, jakby podstawowa rzecz to są te próby, tak. Mamy pewien arsenał. Manipulowania szczególnie odstępami między literowymi, między wyrazowymi, które pozwalają nam w większości przypadków zlikwidować tego typu problemy, mhm. poradzić sobie z nimi we własnym zakresie, ale czasami się nie da. Mhm. A jeśli się nie da, no to wtedy musimy prosić o interwencję redaktora, tak? Ponieważ absolutnie żadne interwencje tekstowe nie leżą w kompetencji grafika. Mhm. Wiadomo, że nie zawsze da się poprawić tekst, tak? wtedy już musimy rzeźbić e, intensywnie we własnym zakresie. Natomiast, kiedy mamy, m, mamy problem na przykład z artykułami w prasie, bo w książce mi się szczerze mówiąc nie zdarzyło, żebym nie zlikwidował takiego, takiego gdzieś mhm. wiszącego. Jest w, więcej miejsc. Tak? są większe przestrzenie, na których możemy mhm. operować. To daje nam znacznie większe możliwości. Natomiast bardzo często zdarzają się takie sytuacje w prasie, gdzie mamy wąski łam, wąskie kolumny tekstu, krótkie akapity, co mm -hmm. już bardzo mm -hmm. mocno ogranicza tutaj to, co możemy zrobić. No wtedy musimy sygnalizować tego typu kwestie. I wtedy, jako grafik, powinniśmy też po kontakcie z redaktorem dawać mu znać, ile wersów, czy ile znaków mniej lub więcej potrzebujemy. Tak? Wtedy, mm -hmm. wtedy, wtedy oszczędzamy sobie sporo czasu i też często sporo nerwów. Kiedy te poprawki po prostu na przykład jeszcze pogarszają sprawę, tak? Mm -hmm, mm -hmm. Czyli pełna informacja, tak, żeby to wszystko się spięło odpowiednio. Mm -hmm. Miałam kiedyś taką sytuację, kiedy składana była książka. Tak, coś w rodzaju poradnika. W każdym razie, mimo tego, że było całkiem sporo stron, to tekst musiał się zmieścić na jednej konkretnej stronie, bo później wjeżdżały materiały na kolejny miesiąc pracy i tak dalej. I to wszystko musiało się spiąć na jednej stronie. Na etapie redakcji jeszcze nie było layoutu. Nie było wiadomo, ile znaków ze spacjami na tej stronie się zmieści w konkretnych blokach tekstowych, bo to było tak na, na trzy części bodajże podzielone, nieistotne. W związku z tym, no niestety, korekta przeciągnęła się bardzo, bo tekst był za długi i trzeba było go bardzo mocno już na etapie korekty ściąć. I w pierwszej wersji PDF-a, którą dostałam, po prostu był urwany tekst. Wiesz, Tak jakby, nie wiem, trzech linijek, trzy linijki nie weszły, więc one się nie pojawiły w PDF-ie. Bardzo mi to utrudniało pracę, bo musiałam wracać do Worda, szukać tego akapitu żeby znaleźć te trzy linijki, które nie weszły i wtedy to dopiero poprawiać. Ale tutaj właśnie to, o czym mówisz, komunikacja ze składaczem, z, grafi z graficzką wtedy, zamiast poprawiać to od razu i tutaj też myślę, że będzie dobry apel też do, do korektorów, do redaktorów, że zawsze warto rozmawiać. Tak, no. zamiast Właściwie to, o czym mówisz, czyli pewne ograniczenia, które stawia nam layout, no też są bardzo często widoczne w prasie. Redaktorzy, korektorzy, autorzy muszą zdawać sobie sprawę, że nie zawsze da się umieścić dany element w zgodzie ze sztuką, oczywiście, mm -hmm. tam, gdzie oni sobie życzą. Mówiąc o elemencie, mówię o tabeli, mówię o grafice, czy na przykład o apli, tak? No bo na przykład w większości layoutów, czy ogólnie mamy przyjątą taką zasadę, że nie łamiemy apli, tak? W większości magazynów, Możesz jeszcze wytłumaczyć, czym są aple, bo to jest taki troszkę bardziej specyficzny termin niż tablice? Aple to są, mówiąc prosto, to są fragmenty tekstu oddzielne od tekstu zasadniczego, zawierające jakieś dodatkowe informacje i najczęściej złożone na jakimś kolorze. tak? Czyli na przykład... mhm, Jakieś ramki, wyimki, tak, cytaty, coś tak, takiego. Tak, mhm. tak. Apla jest po prostu jakąś przestrzenią kolorystyczną, na której jest nałożony tekst. Cytat nie jest Apple, nie? Tutaj tylko tak dopowiem. No i właśnie taką aplę, taką ramkę nie zawsze możemy wstawić tam, gdzie koniecznie chce autor. Czasami te przesunięcia, one są często nieznaczne, tak? ale są konieczne. Bywa, że, że po prostu nie możemy włożyć na przykład tabeli dużej tam, gdzie mhm. chce autor, bo nie mamy na nią miejsca. Ona musi pojawić się na kolejnej stronie. Tak? Mhm. Warto, żeby, żeby gdzieś świadomość tego typu kwestii również w tej współpracy rosła. Mm -hmm. nie, nie prosić o coś, co jest niewykonalne. Mnie wtedy bardzo przy tej drugiej korekcie pomogło to, że składaczka, graficzka troszkę rozszerzyła przestrzeń między stronami, bo było to złożone na rozkładówce i ten tekst brakujący tam po prostu na czerwono wlała, mm. więc ja miałam wszystko czarno na białym, pięknie to się poprawiło i wszystko się ładnie zmieściło i poradnik został wydrukowany. Szczęśliwie zakończyliśmy ten problem. Wiem, że graficy mają jeszcze duży problem z tak zwanymi poprawkami nierozstrzygania, kiedy korektor mówi, a może by to zmienić, albo a może zapiszmy to inaczej, bo no, pytanie, kto ma teraz to rozstrzygnąć? Bardzo często tekst po korekcie idzie bezpośrednio do grafika, tak. nie ląduje już u autora tak. czy u Dlatego, wydawcy. Dlatego, drodzy korektorzy, nie róbcie tak. <laughs> Apelujemy. Ewentualnie, bo czasem rzeczywiście trzeba o coś zapytać, Nie, korektor ma jednak troszkę mniejsze kompetencje niż redaktor, można to zaznaczyć jakoś innym kolorem. Albo, albo po prostu ustalić, tak z, z redaktorem, bo jeżeli ten plik ląduje bezpośrednio po korekcie u grafika, mm -hmm. no to znowu wytwarzamy głuchy telefon, tak? Czyli grafik dzwoni do redaktora, pyta, co tu ma się zadziać. Redaktor nie wie, bo czasami nie przegląda tego, <laughs> czyli on musi znaleźć to miejsce w pliku, dzwoni do korektora, zapytać o co mu chodziło, tak. Konkretnie, no i, no i godzina w plecy. Mhm. Zatoczyliśmy piękne koło, wróciliśmy do tego magicznego budowania procesów. Ustalić wszystko, porozmawiać na początku, nawet jeżeli to zajmie więcej czasu, bo później nam wszystkim będzie łatwiej i wygodniej. Dużo tych problemów się nazbierało na koniec. Mam nadzieję, że, że słuchacze podcastu nie odniosą wrażenia, że to jest taka orka na ugorza ta praca. Nie, jest bardzo fajna praca. A powiedz na koniec, Dominiku, żebyśmy mieli takie miłe, sympatyczne, optymistyczne zakończenie. Jakbyś miał wymienić jedną rzecz, może być więcej, ale przynajmniej jedną rzecz, którą które lubisz w tym zawodzie najbardziej? Dlaczego jesteś wciąż cały czas grafikiem, chociaż mógłbyś robić pewnie tysiące innych rzeczy? To najpierw żartobliwie odpowiem. Aha. Jestem nadal grafikiem, ponieważ podczas składu mogę słuchać audiobooków. Jest to Ach, bardzo przyjemne. Jak ja ci tego zazdroszczę! Ja w redakcji korekcie tak. nie jestem w stanie tego zrobić. To niestety. już chyba tysiące przesłuchanych godzin. Ach, tak, strasznie ci tego zazdroszczę. Tak. A, a mówiąc poważnie, porządkowanie tych wizualnych aspektów. Bo, no, muszę przyznać, że ja nie zajmuję się już książkami praktycznie. Mhm. Raczej poszedłem w kierunku magazynów branżowych. I gdzieś budowanie tych rozwiązań dotyczących layoutu, lub teraz coraz więcej rozwiązań związanych z interaktywnością, no jest to coś, co pozwala mi po pierwsze na budowanie takiej. Takiego wyczucia estetycznego, co jest dla mnie bardzo miłe i takie dosyć istotne. A druga sprawa, w szukaniu nowych rozwiązań. I to jest coś, co naprawdę daje takiego kopa, ponieważ pojawiają się na polskim rynku wydawniczym projekty, które jeszcze kilka lat temu byłyby nie do pomyślenia. Mm -hmm. I składałem tutaj, przygotowywałem jeden z takich projektów magazynu interaktywnego, gdzie kiedy redakcja, Przyszła do mnie z pomysłem, powiedziała, czego potrzebuje. To ja powiedziałem, że tego się nie da zrobić. A, a okazało się po pewnym czasie, że wszystkie te funkcjonalności, które sprawiły, że ten magazyn jest takim interaktywnym doświadczeniem, udało się w jakiś tam sposób wypracować. Mhm. Łatwiejszy lub trudniejszy, ale znaleźliśmy gdzieś te odpowiedzi. No i tego. Tego typu rzeczy bardzo mnie napędzają. Także mm -hmm. jest to ciekawa branża. Jest to branża niełatwa, ale taka, która nie pozwala do końca na rutynę, bo, bo, bo cały czas spotykamy się z czymś nowym, stajemy przed być może tymi samymi problemami, ale w różnych kontekstach, co sprawia, że to jest po prostu bardzo, bardzo ciekawe. Świetnie, że o tym mówisz. że ja też zawsze powtarzam, że jestem korektorką od kilkunastu lat tylko dlatego, że mogę poprawiać naprawdę bardzo różne teksty i każda korekta, mimo że te same literki, skończona, skończona liczba liter w alfabecie, każda korekta, każde doświadczenie jest inne i co roku można robić coś innego. Również dlatego, że wy, graficy, wymyślacie nam coraz to nowsze layouty i, I musimy się z tym... Są. I coraz piękniejsze, <laughs> tak, i musimy się z tym mierzyć. I jeżeli macie podobnie jak Dominik i chcecie się Spełniać w tym zawodzie, to zapraszamy do dominikowego kursu na stronę kursprojektowania.pl. No a my co? Zostajemy chyba z wnioskiem, że po pierwsze rozmowa, po drugie procesy, po trzecie nauka, dokształcanie się, no i współpraca, bo gramy wszyscy do tak. jednej bramki. I, I takie łączenie kompetencji. Mhm. Rynek chyba coraz bardziej tego potrzebuje. Ja zaobserwowałem tak 2 trzy lata temu, że pojawiło się coraz więcej takich zapytań, czy. Korektor może wprowadzić również poprawki na pliku mm -hmm. książki, i, i, i to, to zapaliło. Od zleceniodawców. Tak, tak. Od, mm -hmm. wydaw, od dużych wydawców, tak? Mm -hmm. I to zapaliło mi taką lampkę, że gdzieś łączenie tych kompetencji tak? to jest przyszłość, i to jest coś, z czym wszyscy musimy się gdzieś na pewnym etapie zmierzyć, jeśli chcemy pozostać silni na tym rynku. A chcemy? Chcemy, zawsze. Jasne. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Również dziękuję. Było mi bardzo miło. Myślę, że powinniście teraz przewinąć ten odcinek do początku i wysłuchać go jeszcze raz, ale tym razem z kartką i długopisem. Dominik podzielił się z nami ogromną ilością wiedzy i praktycznych informacji, więc pozostaje je teraz tylko wdrożyć. A jeśli marzy się Wam praca grafika DTP, to mam dla Was niespodziankę. Dominik przygotował dla słuchaczy tego podcastu zniżkę na swoje szkolenie. Znajdziecie je na stronie podstawowy.kursprojektowania.pl, a kod zniżkowy to witaj w branży oddzielone dywizami bez spacji. Po wpisaniu kodu cena kursu spadnie aż o 20%. Wszystkie linki i kod znajdziecie oczywiście w opisie tego podcastu i na stronie ewapopielarz.pl. Bleh. Jak nie czytać? Logistics Manager? Nie wiem, jak to zaakcentować jeszcze raz. Trochę mi głoski uciekały, ale nagrywam to o 5 rano, przed wyjazdem na wakacje. Dobrego dnia, dziękuję.